Nadchodzący sezon, to jest mój trzeci sezon na stanowisku dyrektora artystycznego. Rozpoczynamy bardzo mocnym akcentem, to jest credo Krzysztofa Pendereckiego. Ja to mówię na to artystyczne wyznanie wiary, to jest bardzo piękne dzieło, które ma poniekąd taki charakter ekumeniczny, bo łączy w sobie wschód z zachodem, zarówno od strony takiej czysto warsztatowej. Krzysztof Penderecki się odwołuje do twórczości Jana Sebastiana Bacha, z drugiej strony słychać w jego utworze wielki sentyment do tego, co się nazywa śpiewem na wschodzie. Kończymy sezon wielkim dziełem z kolei Gustawa Mahlera, czyli drugą symfonią Zmartwychwstanie. No to są takie filary, które jak gdyby nadają temu sezonowi jakiś sens, jakąś jakość. To jest stawianie trudnych pytań. Zmartwychwstanie, credo. Wierzyć, nie wierzyć, w co wierzyć, dlaczego wierzyć, po co wierzyć i czy w ogóle wierzyć, prawda? To są takie, a z drugiej strony zmartwychwstanie, czyli odpowiedź. Z jednej strony jest Mahler odpowiada, Krzysztof Penderecki wyznaje, ale to jest cały czas jednak, my powinniśmy sobie stawiać te właśnie pytania, w co właściwie naprawdę wierzymy. Trochę pan już zaczął odpowiadać na moje kolejne pytanie. Tak. Czyli co motywuje dyrektora artystycznego do skomponowania takiego repertuaru? Jest wiele elementów takich, które... Dam panu przykład. Robimy dobrą kolację. Jeśli mamy do wyboru trzy wina. Brunello Montalcino. Nie będę mówił o rocznikach, ale myślę, że od 2013 w dół. Mamy bardzo dobre na przykład Rosso di Montalcino albo jakiekolwiek Sangiovese, to reguły i dobry smak, gust, a wiedza to jest daleki, nakazują, że pierwszym winem na kolacji będzie, do kolacji będzie Sangiovese, a dopiero drugim winem będzie, może być na przykład Primitivo di Manduria i ostatnim winem może być Brunello di Montalcino, prawda? Nie można tej kolejności zmienić. I tak samo jest w muzyce z programem, z repertuarem filharmonii. I ja staram się rozmawiać z dyrygentami. Nie oddaję całkowicie inicjatywy dyrygentom w doborze repertuaru. Na tej zasadzie, że ma pan tutaj solistę i proszę sobie dobrać uwerturę i symfonię. Mimo wszystko dla mnie sezon jako całość jest całością artystyczną. Tu nie może być, jak powiem, kartofli z ryżem na jednym talerzu. Tu naprawdę trzeba pomyśleć trochę i układając też sezon, ja długo, długo na ten temat myślę, to są nocne rozważania. Czy aby na pewno, nie wiem, utwór, który chcę zaproponować, pasuje do drugiego utworu? Jaki jest sens tej propozycji? Są oczywiście dyrygenci, którzy kategorycznie nie wchodzą w polemikę ze mną, tylko mówią, chciałbym zrobić to i to. Ja czasem oczywiście próbuję naprowadzić, tak jak nauczyciel naprowadza dziecko. Nie chcę mówić wprost, błądzisz, synu, ale mimo wszystko staram się naprowadzać w jakiś sposób, bo każdy program niesie jakąś informację. Każdy program w piątek, my gramy przez co piątek, nie powtarzamy programów, tylko każdy piątek jest coś innego. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten program był miałki o niczym. Więc tak jak udało mi się w zeszłym sezonie ułożyć kilkanaście programów, na przykład w tym roku jeden z dyrygentów zgodził się z moją propozycją. Na jednym wieczorze, bodajże w połowie marca, jest Pasakalia Antona Weberna, Concerto Lugubre Tadeusza Berda i na koniec Stabat Mater Pergolesiego. Nie jest to przypadkowe. Jeśli ktoś zna historię muzyki, jeśli ktoś w ogóle wie cokolwiek o Lugubre, co to jest Concerto Lugubre dedykowane matce, Stabat Mater, opakująca matka syna. Pasakalia, forma XX wieku, która jednak wyrasta z baroku. No to jest jakiś sens. Ja szukam kontekstów. Mnie denerwuje taka
prostota, taka, jakby to powiedzieć, pociąg jedzie na dwóch szynach, niech sobie jedzie, ale dyrektor układający program nie jedzie na dwóch szynach. Ja patrzę wielotorowo. Być może jestem w tym, co mówię, jestem w jakiej, jakby to powiedzieć, w głębokiej fazie obłędu intelektualnego, ale tylko z takiego obłędu się coś rodzi. Myślę, że nie można pominąć jakby w sumie dwóch, trzech momentów w całym sezonie artystycznym. Pierwszy moment to jest po raz pierwszy w Łodzi w charakterze dyrygenta wystąpi Władimir Aszkenazy. To jest wielka postać z wielkiego świata. Wybitny dyrygent, wybitny pianista. Później stał się, wcześniej był finalistą, bodajże drugie miejsce na konkursie szopenowskim w Warszawie, a potem zaczął dyrygować. Jest artystą na pierwszych stronach agencji. Człowiek, który jest legendą. Wystąpi na początku, w pierwszym tygodniu listopada w tym roku. Nie możemy przeoczyć występu Tomasza Koniecznego z Ewą Wolak. Polscy artyści, śpiewacy w repertuarze wagnerowskim. Ten program będzie wykonany w niedzielę po Wielkanocy. Wspaniały program. Też właśnie bardzo długo żeśmy z Tomaszem Koniecznym cyzelowali, bo to musi być tak dobrane, żeby on miał komfort. Pani Ewa Wolak-Alt, która też tam śpiewa, też musi mieć komfort. Wszyscy muszą się czuć w tym bardzo dobrze. No i tak się dobiera program. To są takie. No i oczywiście bardzo gorąco zapraszam na Gustawa Mahlera, drugą symfonię Zmartwychwstanie. To jest taki. I oczywiście sezon, który będzie. Które otwieramy, to również jest moment, kiedy ukażą się dwie płyty. Nagraliśmy, bardzo ciężko pracowaliśmy, koniec czerwca, początek września. Nagraliśmy płytę, dwa koncerty Emila Młynarskiego z Piotrem Pławnerem w roli solisty. Nie ma w Polsce nagrania tych dwóch koncertów. To jest wybitny dyrygent, wybitny kompozytor, który kompletnie jakoś nie został zapomniany. I na drugiej płycie, którą skończyliśmy nagrywać dwa tygodnie temu, Julia Kociuban z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej nagrała pierwszy koncert Tansmana, nigdy nie nagrany na płyty archiwalnie, oraz koncert fortepianowy Grażyny Bacewicz. No, to są wszystko łódzcy kompozytorzy, Tansman, Bacewicz, też nigdy nie nagrany. To będą pierwsze premierowe, właściwie światowe premiery dwóch kompozytorów łódzkich, wybitnych, więc to, tym się należy pochwalić i o tym należy mówić, no bo to jest nasza wizytówka, to jest jakby nasze aktualne EKG, co robimy, no jacy jesteśmy, co wnosimy, to właśnie płyty oddają, pokazują, oczywiście koncerty w piątek również, ale płyta jest oddaje ten moment, ten aktualny poziom, aktualne brzmienie zespołu, które w tym momencie zostało uchwycone na mikrofonie. To zostaje na pokolenie. Właśnie najważniejsze, żeby środków, które na to przyszły, nie przejeść, ale żeby tak zrobić, aby za 50 lat, jak nas już tu nie będzie, nie wiadomo, czy w ogóle Ziemia będzie, ale nieważne, przylecą Marsjanie, niech posłuchają. W tej chwili planuję już zakończenie następnego sezonu. Oczywiście rozpoczęcie to już mam mniej więcej do listopada, grudnia 20 już program gotowy, ale ja już planuję zakończenie sezonu 2021. Już wiem, co będę robił w czerwcu. Jakby to powiedzieć, nasz system zarówno budżetowania, jakby powoływania dyrektorów, czasem to, czy w ogóle zarządzania kulturą, mimo wszystko jest troszkę z tyłu za tym, co się dzieje na Zachodzie. Ja nie chcę tutaj nikogo krytykować. No tak jest widocznie, tak się ułożyło. Taką mamy sytuację, że na przykład dyrektorzy, nie wiem, rządzą do sierpnia, a dowiadują się dwa tygodnie, że nie będzie z nimi umowa przedłużona i na przykład od września wchodzi pełniący obowiązki dyrektora, który jest na przykład głównym księgowym. No tak się dzieje w Polsce czasem, bardzo dziwnie. Więc to są sytuacje niedopuszczalne. Nie może być czegoś takiego, że w instytucji artystycznej jest jakaś próżnia. Ja rozmawiałem z moimi przyjaciółmi na Zachodzie, w różnych orkiestrach, nie tylko na Zachodzie, na Wschodzie też. Planowanie jest na minimum rok, półtora do przodu.
No inaczej się po prostu nie da. Moi artyści, z którymi rozmawiam, pytam ich, czy 18 czerwca 2021 będziesz miał wolny czas. Chwileczkę spojrzę w kalendarz, mam plan prób oraz spektakli w Hamburgu, zaraz zobaczę. Tak, jestem wolny przez tydzień. Odpowiedź prosta. U nas artysta odpowie, wiesz co, nie wiem, muszę się zastanowić, muszę to sprawdzić, poza tym nie wiem, czy mnie dyrektor puści z teatru, a poza tym nie wiadomo, czy ten dyrektor za rok będzie znowu dyrektorem. Żyjemy w dobie jakiegoś strasznego chaosu, zamętu, tumultu, ja bym to nazwał. To jest tumult, który nie służy w żaden sposób rozwojowi kultury. Sytuacja, w jakiej jestem w tej chwili w Filharmonii Łódzkiej, jest najlepszą sytuacją w moim życiu. To jest najlepszy moment w moim życiu. Ja mówię, wiem jak jest, wiem co czuję. To jest najlepszy moment. Jest tutaj zauważalny. Artysta musi być zauważony, ale to nie oznacza, że musi wierzyć we własną wielkość. Artysta, który uwierzy we własną wielkość, już nie jest artystą. Jest po prostu zwykłym lakierem na karoseli. Nie jest, przestaje być. Ja mam tę sytuację naprawdę absolutnie komfortową. Porównując do instytucji, w której byłem 8 lat temu i do tamtego budżetu i tamtych warunków pracy, uważam, że jestem w raju. Jestem wdzięczny władzom, bardzo dziękuję za zauważenie Filharmonii, docenienie.